No ja osobiście z Tatrzańskim Parkiem Narodowym jestem związany od 20 lat. I mama, i tata, bo mama ponad 30 lat, tata 26, pracowali w parku. No to do dzisiaj pamiętam starą dyrekcję, jak tam u mamy w biurze tymi pieczątkami się bawiłem. Tatę bardziej kojarzę właśnie z tymi tablicami z Dudkiem, no bo wszystkie tablice, począwszy od Doliny Chochołowskiej, Pomorskiej, oko do 10 lat wstecz, no to wszystkie były wykonane przez tatę. Dzisiaj jeszcze, przynajmniej w trzech miejscach są te tablice, przede wszystkim właśnie w Dolinie Chochołowskiej i u mnie co jakoś tak mnie troszkę cieszy, bo na Przełęczy Karp tam zostawiliśmy, bo są jeszcze czytelne, a jeszcze ja jakoś osobiście mam do tego sentyment, że są drewniane, ręcznie zrobione. Od 15 lat pracuję w przepięknym miejscu, bo na hali gąsienicowej. Natomiast jeśli są piękne widoki, bo i te piękne góry, stawy, no to wiadomo, że jest dużo ludzi. Staramy się jak najlepiej i tą przyrodę ożywioną i nieożywioną chronić. Też nie lecieć od razu z tym broczkiem, tylko też, żeby oni widzieli, że ten pracownik Parku Narodowego to jest nie tylko po to, żeby dawać mandaty, ale żeby można się go spytać, bo właśnie gdzie są, jakie warunki, ile czasu mu na przykład zajmie wyjście na zawrat. To bardziej właśnie staram się, żeby tak ten wizerunek tego pracownika parku był właśnie, żebyśmy się go nie bali, tylko żeby można było spokojnie podejść jakąś radę turystyczną czy przyrodniczą od niego uzyskać. Hala gąsienicowa tym się różni, można powiedzieć, od pozostałych lesnic, że tutaj jak sypnie te metr, dwa metry śniegu, no to u nas na hali dopiero wtedy zaczyna się ruch turystyczny, natomiast ja nawet ze swoim pracownikiem Jaśkiem Polakiem to nawet się wtedy z tego cieszymy, no bo przede wszystkim narty skiturowe, tak w skrócie można powiedzieć, bo ten sprzęt nam pomaga, bo możemy i dwa razy dłuższe te patrole robić i tam, gdzie w lecie człowiek wyjdzie na przykład 2-3 godziny, później trzeba te 2 godzinki schodzić, a tutaj te fokę się odklei, zjedzie się na dół. No nie ma co oszukiwać, sprawia to też również i przyjemność, ale przede wszystkim bardzo ułatwia pracę w terenie, zwłaszcza wysokogórskim. Często jak spadnie pierwszy, drugi śnieg, to tych miłośników narciarstwa jest coraz więcej, no to już każdy wtedy od razu tak tylko przez okno patrzy, wchodzi na kamerki, czy tam już jest ta wystarczająca ilość śniegu. Natomiast u nas w Tatrach zazwyczaj to koniec listopada, początek grudnia, wtedy dopiero w miarę się te warunki robią na tyle, żeby można było i bezpiecznie, i bez szkody dla przyrody na tych nartach się poruszać. Jak już te pierwsze opady śniegu przychodzą, to ja już wtedy od razu idę do piwnicy, nartę przesmaruję, żeby być przygotowanym na to, że jak już później końcem roku, jak ta zima zrobi się taka, jaka ma być, żeby już te narty nie myśleć o smarowaniu, tylko żeby te narty już były gotowe, bo zwłaszcza dla mnie jakoś wyjątkowo mam sentyment do tego narciarstwa, bo już jakieś 15 lat i startowałem w tym pucharze i parków narodowych. Jakimś cudem udało mi się uzyskać pierwszy puchar Polski w narciarstwie wysokogórskim, a więc zawsze z wielkim takim sentymentem, przyjemnością właśnie myślę o nadchodzącej zimie.